Zapraszam do lajkowania naszych filmów, jak również do pozostawiania komentarzy oraz do subskrypcji naszego kanału Energy Gas Polska. Dziękujemy. Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć temat najpopularniejszych modeli Toyoty i jak one znoszą gaz. Tutaj na przykładzie Toyoty Auris oraz Toyoty Avensis, która aktualnie jeździ się reguluje, opowiemy co nieco właśnie o tej marce. W chwili obecnej Toyota jest jednym z najlepszych aut pod instalację gazową z racji tego, że praktycznie do 2019 roku te auta były wyposażone jeszcze w pośredni wtrysk paliwa, dzięki czemu stały się bardzo popularne pod gaz, bardzo dużo ich jeździ na taksówkach, na przewozach osób lub jako auta firmowe. Dlatego oprócz Mitsubishi, które też do dzisiaj jeszcze produkuje auta z pośrednim wtryskiem paliwa, Toyota jest najlepszym wyborem. Toyota zawsze słynie z bardzo dużej niezawodności. Jest legenda, że stara Toyota Corolla pojedzie na każdym paliwie. Jeżeli nie zardzewieje, to będzie jechać, będzie dalej się toczyć. Myślę, że z tymi Toyotami będzie tak samo. Są to naprawdę bardzo dobre, sprawdzone jednostki napędowe, układy hybrydowe też się świetnie sprawdzają, jeżeli chodzi o niesienie oszczędności, czy to w budżecie domowym, czy w budżecie firmowym. Dodatkowo właśnie jest możliwość zamontowania instalacji gazowej w dobrej cenie. Dlatego myślę, że to tutaj wygrywa. W przypadku aut hybrydowych silnik jest odciążony o około 40 koni mechanicznych, także wydaje mi się, że nie wymaga żadnego dodatkowej ochrony. Oczywiście można zastosować na przykład dotrysk benzyny bądź lubryfikację celem dodatkowej ochrony, ale i bez tego będą świetnie działały. Toyota już wprowadza wtrysk bezpośredni. W nowszych modelach, w najnowszych modelach w 2020 roku już jest ten wtrysk bezpośredni wprowadzony. Czekamy, aż będą jakieś fajne, sprawdzone instalacje do tego auta, abyśmy też je mogli montować. Na chwilę obecną do wszystkich Toyot z wtryskiem pośrednim instalacje możemy zamontować bez żadnych skrupułów, bez żadnego strachu. Będą fajnie działały. W Energy Gas Polska bardzo dużo montujemy Toyot, nieraz zdarza się około 10 tygodniowo. Dla przykładu mogę powiedzieć, dzisiaj mamy piątek, nie będę rzucał datą, ale mamy Toyota Auris w wersji hybrydowej. Tutaj kawałeczek dalej mamy Toyota Auris z normalnym silniczkiem 1.6, 132 konie. Dalej mamy Toyota Avensis. Jak również mamy jeszcze jedną Toyota Auris, tylko że jest aktualnie w trakcie regulacji, jest to również wersja hybrydowa. Także jak Państwo widzicie, przekrój jest duży, tych aut świeżo naprawdę dużo, świetnie się sprawują z gazem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do lajkowania naszych filmów, jak również do pozostawiania komentarzy oraz do subskrypcji naszego kanału Energy Gas Polska. Dziękujemy.